12 lutego 1958 roku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin wydał dokument pod nazwą Wskazówki o zwalczaniu czterech plag i dyskusji nad higieną. Nakazywał on tępienie szczurów, wróbli, komarów i much. Był elementem tak zwanego wielkiego skoku naprzód, który Komunistyczna Partia Chin realizowała w latach 1958-1962. Przewodniczący Mao Zedong stwierdził, że zwalczanie czterech plag to ważny krok na drodze ku wzmocnieniu kondycji mas, ochronie siły roboczej i podnoszeniu wydajności produkcyjnych. Zwalczanie wróbli uzasadniono tym, że zjadają one dużo ziarna i zostaje go mniej dla ludzi. Zwalczanie szczurów, komarów i much przyniosło pewne korzyści. Poza tym pojawili się hodowcy szczurów, komarów i much, którzy sprzedawali je tym, którzy musieli się wykazać ich odpowiednią liczbą. Zwalczanie much doprowadziło też do zablokowania toalet publicznych, ponieważ zbieracze much tam najczęściej ich szukali. Najgorszy skutek miało zwalczanie wróbli. Tępiono je, nie pozwalając im usiąść. Płoszono je przy pomocy bicia w bębny, patelnie oraz machania szmatami, żeby latały aż padną. Zbierano, aby wykazać się przed nadzorującym akcję. Okazało się jednak po wytępieniu wróbli, że rozmnożyła się szarańcza, która wyjadła zboża, powodując klęskę głodu. Według oficjalnych danych zmarło 15 milionów ludzi. Niezależni badacze twierdzą, że ofiar śmiertelnych było co najmniej 45 milionów, być może nawet 78. Sowiecka ambasada w Pekinie otrzymała pismo: w imię proletariackiego internacjonalizmu prosimy o przysłanie 200 tysięcy rubli z Dalekiego Wschodu. W roku 1960 Mao nakazał tępienie pluskiew zamiast wróbli.